Witam wszystkich serdecznie w czwartej części cyklu Giełda i Nieruchomości. Dziś najważniejszy odcinek, ponieważ będziemy mówić o wynajmach. Dlaczego najważniejszy? No bo to właśnie za pomocą wynajmów generujemy stałe przepływy comiesięczne, a flipy, kupowanie, sprzedawanie i remontowanie nieruchomości jest de facto sposobem na to, aby zgromadzić kapitał na mieszkania, aby kupować je i wynajmować. Więc jest to również element strategii, którą pokazuję w ramach portfela inwestycyjnego, oprócz złota, srebra, czy też inwestowania na rynkach finansowych. Więc w tym wideo konkretnie wejdziemy do mieszkania, pokażę, w jaki sposób zmieniamy układ mieszkania. Po co? Po to, aby zyskać, że tak powiem, zwiększyć jego wartość. W tym przypadku można mówić nawet o 60% zmiany wartości mieszkania. Tak więc popatrzymy na plany, popatrzymy na rozkłady ścian, pokażę, jak my to robimy. Zapraszam, wchodzimy do mieszkania. Witajcie, jesteśmy już na mieszkaniu 55 metrów. Właśnie stoję w korytarzu i pokrótce opowiem, z czego składa się to mieszkanie. A składa się tak naprawdę z dwóch pokoi. Jeden mniejszy pokój. Pokój ma około 12-13 metrów. Okna plastikowe, kaloryfery nowe. Tutaj widzimy na ścianie plany, do których za chwilkę przejdę. Możecie się tak pokrótce zastanowić, za ile można wynająć takie mieszkanie. Mieszkanie z dużą, ładną kuchnią, tak, wszystkim by się tu fajnie mieszkało, na pewno studenci by gotowali. Do tego łazienka w całkiem dobrym stanie z wanną. No i pokój, jeszcze jeden pokój, który ma 21 metrów. 21 metrów, tak, który zapewne można by wynająć dwóm osobom. Więc jeżeli założymy, że w tamtym starym, żółtym pokoju ktoś chciałby mieszkać za 700, może 800 zł, w tym dwie osoby po około na przykład 600 zł, to razem mamy około 2000 zł. Czy to się spina, żeby wynajmować takie mieszkanie za 2000 zł? No, moim zdaniem nie do końca. Co więc zrobić, aby to mieszkanie było ciekawe? No, w tym momencie na podłodze widać tutaj linię, którą wytyczyłem taśmą. Ona pokazuje, w jaki sposób ten pokój będzie zmniejszony. Czyli poszukując atrakcyjności tego mieszkania, ja będę zmniejszał pokoje, tak? Po to, aby wydzielić tutaj jeszcze jeden pokój. Ten pokój wydzielimy w tym oto dużym pokoju. Zrobimy z niego dwa oddzielne pokoje. Mamy tutaj dwa okna, więc spokojnie będzie on doświetlony. Z kuchni zrobimy również pokój według linii, która jest tutaj zaznaczona, po to, aby tutaj był dostęp do zlewu, dostęp do tego pieca dwufunkcyjnego, a na rogu, a ten róg zostanie tutaj usunięty i kuchnia znajdzie się na korytarzu. Wiem, że to może być niepopularna metoda u wielu inwestorów, natomiast w tym przypadku, aby uzyskać większy czynsz, aby zwiększyć wartość tego mieszkania o jakieś 60%, potrzeba by właśnie takie przyróbki. Przyjrzyjmy się dokładniej, jakie to zmiany musiałyby tutaj nastąpić. Patrzymy w tym momencie na stan zastany mieszkania, czyli faktycznie jeden pokój, kuchnia i drugi duży. Czerwone oznaczenia pokazują, jak będziemy wyburzać, w jaki sposób będziemy zmieniać tutaj układ tego mieszkania, czyli wyburzymy ściany czerwone, tak? Postawimy zielone ściany po to, aby uzyskać ostatecznie taki rozkład. Rozkład, w którym w pokoju po prawej stronie na dole, żebyśmy mogli zmieścić nawet dwie osoby. W kuchni jedno łóżko, biurko, szafa, kolejna osoba. W łazienka zostaje podzielona i otrzymujemy toaletę i osobną łazienkę. No i w dużym pokoju, tym 21-metrowym, uzyskujemy dwa pokoje, a trzy łóżka, czyli łącznie
od 4 do 6 osób, zależnie od tego, jaki czynsz, jaką rentowność każdy inwestor chce uzyskać. A więc do tej pory policzyliśmy sobie, że w tym stanie moglibyśmy wynajmować mieszkanie za 2000 zł. Jeżeli mielibyśmy tutaj 4 pokoje i tylko 4 osoby, mamy 3200 zł. Każdy pokój po 800 zł. Pokój dobrze urządzony, nowocześnie, świeży, z nowymi meblami, w dobrej lokalizacji w Krakowie. 800 zł to jest naprawdę atrakcyjna cena, bo w innych nawet 900 zł w dobrej lokalizacji. Za chwilkę pokażę takie mieszkanie. W ten sposób uzyskujemy czynsz 3200. Mamy tym samym zmianę z 2000 na 3200. Zwiększenie wartości o 60%. A jeżeli ktoś będzie chciał dołożyć jeszcze jedną osobę, ma znacznie większy wynik. Dzięki temu takie mieszkanie może spłacać się w ciągu 10 lat, czyli osiągać 10% rentowność. Troszeczkę trudniej jest na mniejszych mieszkaniach, przykładowo na mieszkaniu 38-metrowym. Jak widzicie tutaj, jesteśmy w stanie zmieścić 3 osoby. Jedną w pokoju numer 1, 2 osoby w pokoju numer 2. No i w ten sposób mamy 3 osoby. Rentowność takiego mieszkania wynosi od 8 do 9%, no ale jest to typowa kawalerka, tak? Na mieszkaniu 43-metrowym będzie już nam zdecydowanie łatwiej, czyli pokój numer 1, pokój numer 2 i pokój numer 3. 3 osoby, każda po 800 zł, 2400 zł razy 12, mamy około 28800 przy 11-letnim okresie zwrotu możemy mówić o cenie takiego mieszkania około 320 tysięcy. Więc no, takie mieszkania już są bardzo, bardzo ciekawe, bo w granicach 320-340 tysięcy są osiągalne dla inwestora. No, te większe mieszkania czteropokojowe, no, to jest 400 tysięcy plus, a widzę oferty na 450-500 tysięcy złotych, więc takie trzypokojowe czy dwupokojowe jest zdecydowanie łatwiejsze w naszym zasięgu, czy to bierzemy kredyt, czy dysponujemy własnymi środkami, ale osiągając przepływ rzędu 2200-2500 z takiego mniejszego mieszkania albo 3200, a nawet więcej z takiego mieszkania, no to mamy, jesteśmy w stanie z 2, 3, 4 takich mieszkań uzyskać całkiem godziwe przepływy. Kwestia tego, aby to zaplanować i realizować w kolejnych latach. Jeżeli jesteście zainteresowani takimi mieszkaniami, które realizujemy, zapraszam na stronę, na której znajdziecie więcej takich planów, też planów bardziej szczegółowych. Link do tej strony znajduje się w opisie. Zapraszam już na kolejne wideo, gdzie będziemy mówić o tym, w jaki sposób no, nie dać się zrobić ekipie. Będę opowiadał o przypadkach, jakie nam się trafiły, no, aby ocenić, czy ten biznes z remontami jest łatwy, czy każdy może się zająć tym takim rodzajem inwestowania, czy być może, jeżeli ktoś nie lubi, lepiej kupić taki właśnie tak zwany gotowiec inwestycyjny. Dobra, na teraz wszystko. Chcecie więcej? Zapraszam na stronę, link w opisie. Pozdrawiam i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.